Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan, Autofan, zrób to sam. W tym filmie zobaczcie sobie, w jaki sposób zmierzyć pobór prądu na postoju za pomocą takiego multimetru. Po co taki pomiar? Ano po to, gdy chcemy zweryfikować, czy coś nam w nocy nie kradnie prądu. Jeżeli znamy wartość 50 mA jako taką wartość graniczną, że jest już to dosyć taki pobór, no taki powiedzmy graniczny, no to teraz wystarczy zmierzyć, jaki my mamy i zweryfikować, ile, o ile albo przekracza i wtedy już szukać usterki problemu z poborem, albo po prostu uznać, że wszystko jest w porządku i sprawa załatwiona. Ok, co potrzebujemy? Zmieniamy sondę czerwoną tutaj na 10 A albo 5 A, zależy jakie macie multimetr. Tutaj musimy zmienić na pomiar prądu. 10 tu jest, zobaczcie, 10. O, w ten sposób, 10 A, tak jak widzicie. I co nam jeszcze jest potrzebne, jak myślicie? Oczywiście wpiąć się pod akumulator. Ale teraz tu jest ważna uwaga. Jak się wpiąć? Tutaj weźmy, ściągnijmy ten plastikowy element. Musimy się wpiąć tutaj pomiędzy biegun a klemę. I wtedy pomiar będzie realizowany. Bo jak teraz widzicie, nic nam to nie daje. Nic, żadnej informacji tak nie mamy. Musimy być wpięci szeregowo, pomiędzy. I teraz jak to zrobić? Możemy to zrobić prosto, po prostu odpiąć klemę i zmierzyć i będziemy mieli pomiar, ale wtedy przez tą chwilę, gdy rozłączymy naszą klemę od naszego tutaj trzpienia, czy bolca, czy kołka naszego akumulatora, czyli bieguna, no to w takim wypadku stracimy ustawienia radia i innych elementów. I co w tym momencie możemy zrobić? Możemy skorzystać z takich drucików. Najlepiej właśnie takich linek, nie drutów, bo druty są ciężko, że tak powiem, ustawialne, przez co niestety, ale nie będzie to zbyt dobry pomysł. Więc co musimy teraz zrobić? Odklęćmy sobie delikatnie tutaj klemę, ten zacisk. Dlaczego? Bo minimalnie, że tak powiem, podwyższymy sobie naszą klemę od bieguna. I dzięki temu będziemy mogli, o zobaczcie, delikatnie podniosę, o wystarczy, dosłownie troszkę. I w tym momencie bierzemy sobie nasz fantastyczny drucik. Taki drucik możemy sobie oskubać z dowolnego przewodu typu linka. I zobaczcie co. Aha, właśnie, pracujemy zawsze na ujemnej klemie, ujemnym biegunie. Dlaczego? Ponieważ, zobaczcie, połączenie ujemnego bieguna z karoserią nic nie robi. Żadnych spięć, żadnych wybuchów, niczego. Ponieważ karoseria, silnik jest połączona z biegunem ujemnym cały czas. To jest tak zwane masowanie. Dobra, idziemy w dół, tu. Zobaczcie, ja przekładam po prostu pod spodem, jak widzicie tutaj, tak żeby... O, właśnie. I teraz naszym drucikiem dotykam czego? Bolca tego akumulatora, czyli bieguna ujemnego. I ja sobie teraz zawinę, zrobię sobie takiego zawiasa. O, w ten sposób, jeszcze raz. Teraz lekko docisnę, o, i dowiniemy tak, żeby ten przewód był tam na tym biegunie, że tak powiem, dobrze trzymał się. To jest bardzo ważne, bo jak się nie będzie trzymać, to możemy doprowadzić do sytuacji takiej, że jednak utracimy to napięcie na pojeździe, po prostu rozłączy nam się to. Ok, fajnie, gotowe, mamy jeden. Drugi drucik, tu mamy drugi, robimy dokładnie to samo, tylko oklemy. Zobaczcie, w dowolnym miejscu, na przykład nie wiem gdzie, co byśmy tu chcieli, żeby lepiej było Wam widać, to może tu. O, tak będziecie lepiej widzieć. Na przykład tu oklemę, zawijamy w ten sam sposób. O, tak będzie dobrze. Ciach. Jak zawiniemy, tak będzie się nam fajnie trzymać po obwodzie. O, i gotowe, dobra. Zobaczcie, co teraz zrobiliśmy. Jak na chwilę obecną nic. Nic niebezpiecznego. Zobaczcie, wszystko jest bezpieczne, dlatego na ujemnym pracujemy. I teraz bierzemy nasz multimetr, a dokładnie te dwie sondy. Podłączmy sobie teraz każdą z nich pod przewód. Nieważne, którą gdzie. Ja mam taką zasadę, że czarne, czyli do ujemnego, czyli do bieguna, a czerwoną do tego, co się wpina do tego bieguna. Czyli tak, ale odwrotnie nie ma żadnego problemu. To nie ma znaczenia większego. I zobaczcie, bardzo łatwo owijamy i wszystko trzyma nam się tutaj fajnie. I tutaj drugie.
owijamy, tak z 4 razy wystarczy, nie trzeba się jakoś tam spinać. I co, mamy w tym momencie tak połączone. I teraz jeżeli ja mam tutaj wszystko włączone, nasz multimetr jest uruchomiony, 10 A ustawione, tutaj mamy podłączone odpowiednio też do 10 A, czyli tu czerwone. W tym momencie wystarczy, że ja odepnę klemę, ale nie straci się napięcie na naszym radiu, na naszym sterowniku, na niczym tak dosłownie. Czyli tak jakbyśmy nic nie rozpinali, a będziemy mogli wykonać pomiar. Zobaczcie, wystarczy, że teraz podniosę klemę i co się stanie, jak myślicie? Tu będzie generowany wynik naszego pomiaru, czyli jaki jest pobór prądu. Żadnych iskier tu nie ma, nie zrobiliśmy tutaj żadnego rozdzielenia. Jaki jest pobór? Już możecie odczytać. 18, a dokładnie 180 mA. Ponieważ tu mamy setne, dziesiętne i jedności miliamperów. 1000 mA to jest 1 amper. I widzimy, że pomiar jest taki, jaki jest. A teraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, bo to jest dosyć istotna teraz kwestia. Rozłączę celowo, niech już się, że tak powiem, utraci kwestia zasilania naszego radia, czy też innych elementów. Rozepnę. O, tak jakbyśmy robili to w najprostszy sposób, bez tych drucików. I zobaczcie, podłączymy ponownie. I jak widzicie, jeszcze dajcie chwilę. Radio nam się w samochodzie włączyło, od nowa, w ustawieniach domyślnych. Pobór jest dosyć duży, że tak powiem, tego radia. Idę je wyłączyć. Zaczynamy od Turcji, która zmienia swój system polityczny. Dzięki. Radio wyłączone. Dodatkowo kluczyk wyciągnięty ze stacyjki, bo był wsadzony. Zaraz Wam powiem, dlaczego to jest tak istotna informacja. Dlaczego mamy taki duży pobór teraz? Bo wszystkie lampki są zaświecone i teraz właśnie wszystkie nam gasną. Czekamy. O, i teraz mamy już pomiar poboru prądu po około 15 sekundach, gdzie wszystkie lampki zostały powyłączane, a że mój samochód nie jest zaawansowany technicznie, więc nie ma tu różnych systemów, które powodują, że jeszcze na przykład przez minutę, przez 10 minut pracują, coś sprawdzają, coś weryfikują i pobierają prąd. Więc u mnie po prostu wyłączyły się lampki i pobór u mnie jest jaki? 0,04, czyli 40 mA, a maksimum, tak jak już wspominałem, to jest takie 50 mA, czyli 0,05. U mnie jest wszystko w najlepszym porządku, w związku z czym mogę wykonać teraz pomiar bardziej dokładny, gdybym miał taką ochotę. Ale w tym momencie musiałbym przepiąć ten czerwony tutaj i tutaj zmienić na miliampery. Mógłbym wtedy zobaczyć, ile to jest, na przykład nie 0,4, a byłoby 38 mA. Tak widzę, że na pewno to jest 40 mA, może być to 40, tam na przykład 1, coś w tym stylu. Dobra, tak więc pomiar widzicie, jaki jest. I teraz pytanie do Was, zanim Wam odpowiem, i możecie sobie pauzę w filmie zrobić. Celowo to zrobiłem, bo to Was zastanowi, dlaczego ja, gdy wykonałem tutaj pomiar, gdy rozłączyłem klamę, dlaczego tutaj pokazywało więcej? Czyli nie 0,04, a tam było, pamiętacie, więcej. I teraz zastanówcie się, daję Wam 5 sekund. No jeszcze 3, 2, 1. Oczywiście, jeżeli się domyślacie, to zrozumieliście to, co mówiłem przed chwileczką, czyli ta jedna dosyć istotna informacja, że kluczyk wyciągnąłem ze stacyjki. Zanim zacząłem dokonywać pomiar, wsadziłem kluczyk do stacyjki, przekręciłem do zapłonu i zostawiłem go tam w samochodzie. W związku z czym pobór był tutaj na te wszystkie lampki, na licznik, na różne elementy, które są jeszcze gdzieś tam włączane za pomocą właśnie stacyjki. Dlatego był pobór większy. A gdy tylko kluczyk wyciągniemy, czyli teraz mamy sytuację taką, gdybyśmy poszli do domu już odpocząć. Czyli kluczyk wyciągnęliśmy, zamknęliśmy nasz samochód. No i mamy pobór tutaj 40 mA około. Czyli wszystko w najlepszym porządku. Ale zobaczcie teraz, co się stanie. Jeszcze raz włożę kluczyk i przekręcę do stacyjki. Zamknę drzwi, ale zostawię kluczyk w środku. Ok, przekręcam kluczyk. I w tym momencie zostawię kluczyk w środku, tak żeby stacyjka była zasilana. I zobaczcie, co się dzieje.
0,04, czyli 40 mA, zrobiło się 0,90. Mimo chwili jeszcze poczekajmy, niech się wyłączą wszystkie lampki. O! I teraz spadło nam to, gdy już wszystkie lampki są wyłączone, mimo że kluczyk jest teraz w stacyjce, pobór jest wyższy. Mimo że nie ma tam nic włączonego, przekręciłem kluczyk z powrotem do momentu startowego, gdzie lampki już nam się w ogóle teraz nie świecą. A jednak, co widzicie? Pobór jest. Czyli nic się teraz nie dzieje w samochodzie, kluczyk jest tylko wsadzony. I mamy tutaj 180-190 mA. Co to za wartość? Jak to teraz przeliczyć? Przeliczcie sobie tą wartość, którą tu widzicie, razy 12 V. Czyli 12 V razy 0,2. O, powiedzmy w takim zaokrągleniu 0,2. Ile Wam to wyjdzie? Dokładnie około 3 W. Dobrze mówię? 3, 6, 9, 12. Nie, około 2 W. O, teraz wyjdzie około 2 W. 12 przez 0,2, no to mamy około 2 W. No i co? Około 2 W jest, a wystarczy, że wyciągnę teraz kluczyk ze stacyjki i zobaczcie, co się stanie. Ok, kluczyk wyciągnięty i poczekajmy tylko, niech lampki się wyłączą wewnątrz pojazdu. I spadnie do 0,4 około. Ok, i jak w tym momencie macie okazję zaobserwować, pobór prądu jest dosyć w porządku, albo bardzo w porządku. I wystarczy, że kluczyk jest w stacyjce wsadzony, przynajmniej raz przekręcony i zwrócony, i już pobór jest wyższy. W związku z czym wyciągajcie kluczyk, gdy nic w tym samochodzie nie robicie. Nie zostawiajcie, że tak powiem, przy dłuższych pracach przy samochodzie kluczyka w stacyjce, bo możecie szybciej znacznie rozładować Wasz akumulator, a tego pewnie nie chcecie. Tak więc pobór wykonany. Gdyby kogoś interesowała teraz kwestia bardziej dokładnego pomiaru, no to pamiętajcie o jednej rzeczy, że podczas podłączania, podczas testowania musicie odpowiedni zakres wybrać sobie, tak? Więc wystarczy teraz zobaczcie, zbliżyć sobie tą klemę tu w ten sposób, pomiaru w tym momencie nie ma, zmienić sobie wartość na miliampery, tak jak widzicie, zmienić sobie tutaj, no, w ten sposób, tak jak widzicie, i teraz będziemy mieli bardziej precyzyjny pomiar. Zobaczcie, rozłączmy sobie teraz, cały czas mamy i tak połączenie poprzez, o, w ten sposób. I zobaczcie, co teraz się dzieje. Pomiar jest cały czas, wszystko jest tutaj, jak widzicie, połączone. Nie ma żadnego problemu. I jaki mamy pomiar teraz? Mamy w miliamperach. Czyli mamy 35, no i się tak rusza. Czyli zobaczcie, około 36 mA. Ale zobaczcie, jak dokładnie teraz to mamy. Wcześniej mieliśmy 0,04, czyli widzieliśmy około 40 mA, a teraz mamy już precyzyjnie określoną wartość. Jeżeli chcielibyśmy jeszcze precyzyjnie, zobaczcie, możemy zmienić. Nie, niestety ten miernik już tam nie umożliwia w takich niskich wartościach. No ale zobaczcie. Tak więc to jest dla tych osób, które chcą dokładniejszego pomiaru. Gdybyśmy znowu chcieli teraz na pełnych, bo chcielibyśmy teraz rozłączyć ten przewód, a pamiętajcie, przy startowaniu, przy podłączeniu na nowo akumulatora wyższy jest pobór i moglibyśmy teraz spalić bezpiecznik, który jest w środku tutaj, ten na 200 mA. W związku z czym znowu łączymy, tak jak widzicie, pomiaru nie ma. Teraz co? Zmieniamy. 10 A ustawiamy. Miernik czeka na nasz pomiar. Rozłączamy. O! I pomiar, zobaczcie, jest, o, był generowany, no to czyli teraz rozłączyłem, muszę jeszcze raz spiąć, chwila. Ciach, sorry, rozpiąłem. No i co? No i wszystko jest w najlepszym porządeczku. Czy coś jeszcze mogę Wam powiedzieć? Chyba wszystko, tak więc już wiecie, jak mierzyć, jak zrobić pomiar. Jeżeli chcielibyście zrobić pomiar już bez tych przewodów, tak w najprostszy sposób, no to po prostu rozłączacie klemę. Zobaczcie, po prostu rozłączacie klemę, ja na chwilę wyłączę. O! Po prostu rozłączacie klemę, przewodu nie będziecie wykorzystywać. Tutaj bierzecie sobie, tu też rozłączacie. Po prostu rozłączacie klemę od akumulatora. I co? I wykonujecie tak pomiar, w prosty sposób. Tu oczywiście pamiętajcie, żeby czerwone ustawić na 10 A. Miernik przekręcacie na 10 A. I co? I przykładacie jedno do drugiego. Radio Wam się pewnie w samochodzie włączy, bo dopiero teraz, o, w
tym momencie samochód został podłączony znowu. Widzimy wartość 0,04, czyli 40 mA około. Oczywiście jakbyśmy dokładniej zmierzyli, to mielibyśmy 30, tak jak widzieliście, około 6. Rozłączamy. Łączymy. Przez chwilę jest tylko troszeczkę więcej i zaraz się stabilizuje. Dlaczego? Ponieważ nie otwieramy w tym momencie żadnych drzwi, nie używamy żadnych alarmów, niczego. Teraz robimy tylko i wyłącznie pomiar. No i to by było na tyle. Więc lepsza opcja jest oczywiście zastosowanie drucików, ponieważ nie będziemy kasować ustawień radia, czy też innych systemów, które możemy mieć podłączone w naszym aucie. Na przykład kodowanie radia, nie będziemy musieli wykonywać wpisywania kodu. I to jest dosyć istotne. I na koniec warto sobie sprawdzić napięcie. Napięcie, dlaczego? Żebyśmy wiedzieli, ile te nasze zabawy, że tak powiem, pozbawiły nasz akumulator napięcia. Ciach, ciach. Jest bezpiecznie 12,3. Super jest. Jest w najlepszym porządku akumulator. Tak więc jest ok. Oczywiście pamiętajcie, żeby dokręcić kluczem, klemę. Tak więc pomiar prądu jest naprawdę prostą rzeczą. Naprawdę dużo ludzi nie wie, jak wykonać to. Mam nadzieję, że z tym filmem już teraz dosłownie każdy, i mężczyzna, i kobieta, jeżeli będzie miała tylko taką ochotę oczywiście, to może sobie zweryfikować pobór prądu na postoju, gdy ma taki problem w samochodzie, że po nocce na przykład jest cały rozładowany akumulator. Po prostu coś żre. Albo radio uszkodzone, albo jakaś lampka się świeci na przykład w bagażniku z tyłu, albo jakieś przewody są za sobą w jakichś zagięciach, klapy czy cokolwiek po prostu ze sobą zwarte i powodują właśnie problem z naszym akumulatorem poprzez rozładowanie go. Tak więc nie, że akumulator do wymiany, nie, że alternator do wymiany, tylko po prostu gdzieś jest jakaś usterka i za pomocą właśnie takiego multimetru można zweryfikować wartość. Jeżeli jest wartość, mnożymy ją razy 12 i wychodzi nam ile wat. A wtedy się zastanawiamy, co pobiera tyle wat. Na przykład jeżeli będzie 5 wat, to 5-watowe żaróweczki są właśnie w różnych podświetleniach. To znaczy, że gdzieś się jednak świeci. Coś jest nie tak. Jeżeli to będzie wartość 10 wat, to też są lampki 10-watowe. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i ja Was zachęcam oczywiście do posiadania multimetru. Takiego lub troszeczkę bardziej zaawansowanego jak ten, który ma troszeczkę więcej funkcji przydatnych, jak na przykład brzęczek podczas sprawdzania ciągłości na przykład przewodu, czy też masy. Trzymajcie się. Cześć Wam. Zachęcam Was do subskrypcji, łapka w górę i do zobaczenia.